zespół szkół zawodowych w Złotoryi to jedyna placówka w powiecie złotoryjskim, która kształci uczniów w technikach i szkołach branżowych. Młodzież, która się tutaj uczy, zdobywa doświadczenie zawodowe podczas zajęć praktycznych, teoretycznych i praktyk zawodowych. Ważnym elementem działania szkoły jest pozyskiwanie funduszy unijnych w takich programach jak Erasmus+, czy ponadnarodowa mobilność uczniów. Są to projekty międzynarodowe, dzięki którym nasi uczniowie mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne. W ciągu ostatnich 3 lat szkoła realizowała projekt pod tytułem Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach unijnego projektu ukończyłem kurs prawa jazdy, tak jak wielu innych uczniów, dzięki czemu nie mam już problemów z transportem do szkoły. W projekcie wzięło udział 200 uczniów i 48 nauczycieli szkoły, zdobywając dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Kompilacja tych działań, dostosowanie ich do oczekiwań uczniów oraz wymogów lokalnego rynku pracy sprawia, że absolwent łatwiej znajduje pracę, bo jest do niej solidnie przygotowany. Sprawdźmy więc, jak wyglądają zawodowe losy absolwentów, którzy uczestniczyli w kursach i stażach w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim. Jesteśmy w firmie Witbis, jednego z najbardziej znanych na świecie producentów bombek choinkowych. To właśnie tutaj zawodowe szlify zdobywało najwięcej stażystów, bo aż 28 osób. Rozmawiamy z dyrektorem do spraw organizacyjno-prawnych, panią Edytą Tuśnicką. Jak ocenia pani realizację staży na terenie waszego zakładu? Od lat współpracujemy z zespołem szkół zawodowych na różnych płaszczyznach. Organizujemy dla uczniów miesięczne praktyki zawodowe, sprawujemy patronat nad klasą technikum logistycznego. W ciągu ostatnich 2 lat zorganizowaliśmy staże zawodowe dla uczniów w zawodzie technik informatyk, logistyk i ekonomista. Każdy z uczestników projektu w ramach wspomnianego wcześniej projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim otrzymał merytorycznego opiekuna. Dzięki temu mogliśmy na bieżąco monitorować postępy uczniów. Generalnie należy powiedzieć, iż uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z przydzielonymi zadaniami. Bywały problemy z punktualnością, ale fakt ten nie zaważył na ogólnej realizacji programu stażu, a także na ocenie końcowej. Czy jest ktoś, kto szczególnie zasługuje na wyróżnienie? Taką osobą jest bez wątpienia Tomasz Rewizant, uczeń Technikum Informatycznego, który odbył u nas staż, a następnie pracował podczas wakacji na podstawie umowy zlecenia. Tomek okazał się świetnym specjalistą i fachowcem w swojej branży. Pomagał nam w biurze, właściwie rozwiązywał problemy informatyczne i radził sobie z nimi wspaniale. W tym roku Tomasz kończy szkołę i gdyby tylko istniała taka możliwość, i oczywiście będzie chciał, to chcielibyśmy zatrudnić go w naszej firmie. A co na temat stażu w Witbisie mówią byli stażyści? Uczestniczyłam w stażu, będąc jeszcze w technikum logistycznym. Potem przeniosłam się do szkoły branżowej. Zainteresowanie logistyką pozostało. Ten zawód bardzo mi się podoba, dlatego związałam się z firmą Witbis na dłużej i odbywam przygotowanie zawodowe jako pracownik młodociany. Znajdujemy się w firmie Renbut, czołowego producenta butów dziecięcych. Ciekawi jesteśmy, czy to także uczestnicy stażu wspominani są z entuzjazmem. Czy uczniowie uczestniczący w stażach zawodowych w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim pozytywnie Państwa zaskoczyli? Każde działanie, które przynosi pozytywny odzew wśród młodzieży i pozwala zdobyć uczniom nowe umiejętności i doświadczenie, uważam za słuszne. Posiadane umiejętności i kompetencje są cenione przez nas, przedsiębiorców, poszukujących rzetelnych i sumiennych pracowników. Staże pozwalają nam poznać uczniów, zainteresować pracą, pokazać możliwości. To ważne dla młodego człowieka.
Czy mogą Państwo potwierdzić, że inicjatywa podejmowana przez powiat w celu podniesienia jakości kształcenia to strzał w dziesiątkę? O tak, w naszej firmie w stażu wzięło udział 5 osób. Jeden uczeń technikum informatycznego i 4 z technikum logistycznego. Młodzież zawsze mnie zaskakuje pomysłami, chęcią do działania lub jej brakiem. Tym razem były to osoby pełne zapału i zaangażowania. Jedną osobę zatrudniliśmy nawet po stażu do prac sezonowych, bo sumiennie wykonywała swoje obowiązki. Zapytajmy w takim razie stażystów Rengutu o ich wrażenia. Igor, czym dla Ciebie był udział w projekcie? Uczestniczyłem w stażu w firmie Rengut. Podjąłem również zatrudnienie do prac sezonowych w tej firmie. Zastanawiam się także nad przebranżowieniem, dlatego dodatkowo zdobyłem uprawnienia kierowcy wózków widło. Termowin Polat to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się produkcją wymienników ciepła do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Staż odbyło tutaj 3 uczniów, a nasz absolwent Miłosz Rajczakowski ukończył kurs obsługi wózków widłowych i po szkole znalazł w firmie pracę. Poprosimy jeszcze o kilka słów pana prezesa. Miłosz nie jest ostatnim uczniem, który u nas robi praktykę i którego my przejmiemy. Chcemy zatrudnić bardzo dużo ludzi i chcemy też zainwestować w młodzież. Dlatego szukamy też kontaktu do szkoły, żeby tych młodych ludzi w naszym zakładzie jakoś zmotywować naszą technologią, techniką, którą się nie w każdym zakładzie widzi. I mam nadzieję, że takich ludzi zdobędziemy. Chcemy w takich ludzi też inwestować. Chcemy tych ludzi szkolić i chcielibyśmy, żeby ci ludzie później, ci młodzi ludzie po praktyce u nas, po szkole, zostali jako pracownicy. My budujemy halę. Ta hala produkcyjna, którą teraz filmowaliśmy, ma około 3000 m2. Dobudowujemy halę o powierzchni przeszło 7000 m2, gdzie chcemy zatrudnić około 300 ludzi i w tym też uczni, dla których chcemy stworzyć warunki, gdzie będą mieli własne pomieszczenia, gdzie będą mieli własnego wychowawcę, żeby się tutaj u nas w zakładzie dobrze czuli. Komu jeszcze ukończenie stażu lub kursu zawodowego pomogło rozwinąć skrzydła? Jesteśmy w restauracji Rynek 42. W tej kulinarnej wizytówce Złotoryjskiego Rynku pracę dorywczą znalazły Katarzyna Skórka i Maria Pieciukonis. Wszystko dzięki temu, że wcześniej ukończyły projektowy kurs barmana. Chciałbym potwierdzić, że dziewczyny, które tutaj zostały przyjęte do nas do pracy, czyli Marysia i Kasia, wykazały się bardzo dużą kreatywnością, jeżeli chodzi o tworzenie drinków. Niektóre są na stałe w karcie. Cechuje ich duża kreatywność, pewność siebie. Także udział w profesjonalnym kursie na pewno potwierdził ich możliwości w poznaniu klienta i w dobrym samopoczuciu za pracę za barem. Gdyby nie kurs barmana, nie dostałabym tej pracy. Szef zaufał mi i Kasia. Musimy tworzyć drinki i napoje. Codziennie widzę, jak klientom podoba się to, co robię. Ich zadowolenie sprawia mi satysfakcję. Oto spółdzielnia mieszkaniowa Agat, w której pracuje Julia Kazimierczak, absolwentka Technikum Ekonomicznego. Czy udział w projekcie miał wpływ na zawodową przyszłość Julii? Posłuchaj! Ukończyłam kurs obsługa i prowadzenie biura, więc do pracy właściwie podeszłam bez obaw, czy sobie poradzę. Miałam już pewne doświadczenie zdobyte podczas praktyk szkolnych, czy też z wiedzy zdobytej z lekcji. Jednak ukończenie kursu dało mi pewność, że to, co robię, robię dobrze i że wybrałam dobry kierunek. Kurs był zorganizowany w bardzo ciekawy sposób. Mogłam się z niego wiele nauczyć. Mogłam zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Jestem pewna, że kurs pomógł mi w znalezieniu pracy. Teraz robię to, czego się nauczyłam.
Jest z nami również prezes spółdzielni, pan Marian Kret. Panie prezesie, czy absolwentka zespołu szkół zawodowych jest dobrze przygotowana do pracy w sekretariacie? Wtedy, kiedy my poszukiwaliśmy pracownika w ubiegłym roku do obsługi tutaj sekretariatu, no wówczas ogłosiliśmy nabór ofert. I wówczas jedną z osób, która się zgłosiła do nas, była pani Julia. Powiem tak, no pani Julia u nas się już sprawdziła, zaadoptowała się. Umowę ma na razie na czas określony do kwietnia. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli z nią umowę na dalszy czas. Natomiast co do właśnie kursu i przygotowania, to powiem, że robi duże postępy i myślę, że ten kurs, który przeszła także w ZDZ-cie tu w Zatorii, na pewno jej się przydał. Ja jestem zadowolony z pani Julii, z jej pracy. Znajdujemy się w autoryzowanym serwisie Peugeot Citroën w Nowym Kościele. Jak udział Państwa firmy w projekcie oraz organizacja staży dla uczniów poprawiła możliwość pozyskania nowych pracowników? W naszej firmie szkolimy uczniów z zakresu mechanik samochodowy. Ostatnio pojawiły się bardzo fajne projekty unijne, z których nasi uczniowie skorzystali. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dużo więcej wiedzy otrzymali od nas i od naszych pracowników. W efekcie ostatnim takim finałowym było zatrudnienie takiego ucznia, który skończył szkołę tutaj u nas na etat. Cześć, jestem Dominik i uczestniczyłem w stażu. Doświadczenie, które zdobyłem wykorzystując teraz w zawodzie jako mechanik, podejmuję zatrudnienie w tym serwisie autoryzowanym Peugeot Citroën Barco. W projekcie brali udział również nauczyciele. Sprawdźmy więc, jakie nowe kwalifikacje uzyskali. Też uczestniczyłam w kolejnym programie. Program ten miał nazwę Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim, gdzie wraz z kilkoma nauczycielami dalej kontynuowaliśmy polepszanie tego naszego wprawiania się, posługiwania się językiem angielskim. A w tej chwili już prywatnie mam lekcje z lektorem i wiem, że nie jestem tym odosobniona. Kilka osób z naszego grona pedagogicznego dalej się tego języka uczy. Tak więc niewątpliwie udział w tych projektach unijnych, które podniosły kwalifikacje moje, moich koleżanek i kolegów w posługiwaniu się językiem angielskim, rzeczywiście z pewnością się podniosły. Wykorzystuję to w codziennej swojej pracy. No i hołduję w ogóle zasadzie, że nauczyciel uczy się przez całe życie i w tym właśnie towarzyszy jakby swoim uczniom. Udział w projekcie był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, dlatego że uzyskałam kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, które wykorzystuję w pracy każdego dnia. W projekcie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku trener umiejętności społecznych, a zdobytą wiedzę stosuję jako pedagog, doradca zawodu i nauczyciel. Na koniec zapytajmy jeszcze o realizację projektu dyrektora szkoły, pana Zbigniewa Mularczyka. Idziemy w kierunku dodatkowego kształcenia zawodowego uczniów. Ten projekt, który realizujemy i który był realizowany, to jest coś dodatkowego, to jest taka wartość dodana. Uczniowie zdobywają dodatkowe wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oprócz tych, które są w szkole. Dzięki tym kwalifikacjom zdobywają dodatkowe miejsca pracy, uczą się. No i cóż, angażują tylko swój wolny czas, natomiast my zajmujemy się resztą. I mam nadzieję, że przyszłość takich projektów będzie jeszcze bardziej świetlana. I że w przyszłości będziemy się angażować w takie projekty i uczniowie będą zdobywać jeszcze większe kwalifikacje. W tym krótkim filmie udało nam się pokazać tylko kilka osób. Kilka osób, które w namacalny sposób odczuły to, że inwestycja w wiedzę i doświadczenie przynosi efekty, że realizacja projektów poprawiających jakość kształcenia ma sens. Czy tych osób jest więcej? Spójrzcie tylko. W projekcie Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie zatoryjskim wzięło udział 200 uczniów i 48 nauczycieli. Widzicie ich tu wszystkich. Czy to mało? Czy dużo? Projekt był dla szkoły ważnym przedsięwzięciem. Postawiono na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wielu aspektach.
Nie tylko umożliwiono uczniom zdobycie nowych kompetencji zawodowych, ale także wyposażono sale lekcyjne w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Zyskali lokalni przedsiębiorcy i firmy, które dzięki stażom mogły pokazać uczniom, jak będzie wyglądała ich przyszła praca w wybranym zawodzie i poznać być może swoich późniejszych pracowników. Projekt ugruntował pozycję szkoły w lokalnym środowisku, jako placówki otwartej na potrzeby powiatowego rynku pracy. Nauczyciele mogli podjąć dodatkowe studia podyplomowe i uczestniczyć w szkoleniach. Młodym ludziom uświadomił, że potrzeba nieustannego dokształcania się i podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji jest gwarancją dobrej i stabilnej pracy. Oto krótkie podsumowanie i kilka faktów o zrealizowanym projekcie.